Hej, witam Was, drodzy moi, w kolejnym filmiku. Dzisiaj prezentuję się nie najlepiej, wiem o tym. Właśnie wróciłam z pracy po wielu, wielu godzinach. Jest godzina 4:15. Mój makijaż wytrzymał od godziny 8. Także może nie będzie idealny. Jeśli w kamerce widzicie jakieś dziwne prześwity, to się nie przejmujcie, bo to po tylu godzinach makijaż byłby już do odświeżenia. No, ale nie miałam na to czasu. Postanowiłam nagrać ten filmik, bo naprawdę ten tydzień jest okropny. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo zleceń, dlatego postanowiłam w międzyczasie, kiedy znalazłam te 20 minut dla Was, nakręcić ten filmik właśnie, w którym będę pokazywać Wam moje nowości w szafie. Pierwszą nowością jest ta piękna, jest to piękne futerko. Jest to futerko z May, zapinane na górę. Na jeden guziczek. Zaraz Wam go zademonstruję. Takie futerko z May kosztuje około 80 euro. Dostałam go właśnie w sklepie, w którym pracuję. Bardzo mięciutkie. Bardzo podoba mi się też te takie przycinane futerko w niektórych miejscach, które tak fajnie powoduje, że naprawdę wygląda ciekawie to futereczko. Takie futerko jest teraz bardzo modne i właśnie możemy je ubrać i na Sylwestra, i do sportowego ubrania, i do jakiejś sukienki. Naprawdę warto. Kolejną sukienką, z której jestem bardzo zadowolona, jest ten taki luźny sweterek, który można nosić sam, z leggingsami na przykład, albo z tą haleczką, która jest pod spodem. Ta haleczka tutaj wystaje, możemy, to jest po prostu sukienka pod spodem, na ramionczkach, którą możemy ubrać też do czegoś innego, ale i właśnie w połączeniu z tym takim oversize swetrem w kolorze takiego brudnego różu. Za ten sweterek zapłaciłam 62 euro i uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, ciekawy. Tutaj ta szara falbaneczka jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca i fajny jest też ten dekolt w łódkę. Na sobie mam dzisiaj nowy sweterek, czarny, taki puchacz. Mam już taki sam sweterek nawet w odcieniu brudnego różu. O tym sweterku mówiliście mi wiele razy, skąd go mam, gdzie go kupiłam, bo bardzo Wam się podoba. I kiedy zobaczyłam w sklepie Yamamay ten oto sweterek czarny, bardzo podobny, postanowiłam sobie go kupić i kupiłam go też dla mojej mamy. Bardzo fajny, wygodny, elastyczny. Ubierzemy go i do jakiejś fajnej spódniczki, i do spodenek, i tak jak ja dziś mam, do skórzanych spodni z jakąś bluzeczką pod spodem. W Yamamay zrobiłam troszeczkę większe zakupy. Kupiłam sobie takie piękne kolczyki. O! Pięknie będą się błyszczeć. Może ubiorę je właśnie w noc sylwestrową. A na wakacje kupiłam sobie takie kolczyki. Patrzcie, jak pięknie się mienią. Do białej sukienki jakiejś, czy do czegoś jasnego, jakiejś ładnej sukieneczki. Na pewno pięknie będą wyglądać w lato i pięknie będą odbijały światło. Kupiłam sobie też majteczki w Yamamay. Bardzo fajnie są wykonane. Właśnie taką falbanką tutaj pokazuję majtki. Na Sylwestra postanowiłam kupić kilka takich bombek. Bo są to bombki, które w środku mają majteczki czerwone. Tutaj we Włoszech musicie wiedzieć, że wszyscy ubierają w noc sylwestrową czerwoną bieliznę. Czerwona bielizna ma przynieść szczęście w zbliżającym się roku, więc często właśnie ludzie sobie prezentują w okresie świąt albo po świętach właśnie czerwone majteczki na nadchodzący rok. Kupiłam również taką bluzeczkę. Ja bardzo lubię na lato takie bluzki. Lekko przeźroczysta, troszkę dłuższa bluzka z takimi właśnie wzmocnieniami tutaj i zdobieniami na rękawku,
które i te tutaj sznureczki będą nam tam spadać właśnie na ramiona. Bardzo ciekawie to wygląda. Też dostałam tą bluzeczkę w Yamamay. Za majteczki zapłaciłam 9,90 za parę, a ta bluzeczka kosztowała 30 euro. Bardzo fajnie to będzie wyglądać, czy do spodenek, czy do jeansów, czy nawet do jakiejś eleganckiej spódnicy, na jakieś eleganckie wyjście. Ostatnią nowością u mnie w szafie jest... Tadam! Kto mnie śledzi na Instagramie, ten widział na pewno mojego live'a. Widział, że dostałam od mojego męża bardzo fajny prezent, który otwieram tu przy Was. Jest to nowiutka torebka Ogan, którą uwielbiam już. Zaraz Wam ją z bliska zademonstruję, jak ona wygląda. Taki właśnie brudny róż z dodatkiem bordu i złota. Bardzo wygodna torebka z firmy Ogan. Myślę, że sobie na nią zasłużyłam, to znaczy chyba, że byłam grzeczna w tym roku. To tyle nowości, taki bardzo, bardzo szybki filmik, dlatego że naprawdę nie mam kiedy zebrać wszystkiego, by Wam to wszystko pokazać i to później czas ucieka, już to ubiorę, muszę to wyprać i później już Wam tego nie pokazuję, a nie chciałam właśnie stracić okazji, by pokazać Wam te nowości, zanim pojawią się na Instagramie. Jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to napiszę Wam link pod spodem, jak możecie mnie znaleźć. Dajcie kciuka w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Nie dawajcie kciuka w dół, jeśli Wam się nie podobał. Zapiszcie się na mój kanał, bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego filmiku. Cześć!